Sereny. Nie są po prostu tak dobrze przygotowane fizycznie jak Serena Williams, która jest absolutnym ewenementem w świecie damskiego tenisa, więc Agnieszka nigdy takiego siłowego tenisa nie grała i zastanawiam się, czy ona będzie miała szansę. No, mam nadzieję, że tak, że się doczekamy, natomiast te szanse z roku na rok robią się coraz mniejsze. To ja jeszcze raz sparafrazuję słowa Pawła Ostrowskiego, który o dziwo bardzo często ma rację i a może słusznie, bardzo często ma rację i on powiedział, że już powinniśmy Agnieszce Radwańskiej postawić pomnik i niczego więcej od niej nie wymagać i tego się trzymajmy, a jeśli zdarzy się zwycięstwo w Wielkim Szlemie, to po prostu będziemy się cieszyć. To jeszcze dwa słowa o juniorkach, bo co prawda nie popisali się nasi tenisiści w zawodach seniorskich, ale mamy powody do radości, jeśli chodzi o naszych juniorów. Maja Chwalińska i Iga Świątek zagrały w finale debla, dziś wróciły do kraju, a 15-letnia Chwalińska jest zadowolona z wyniku osiągniętego w Melbourne, ale przyznaje, że liczyła na jeszcze więcej. Mogliśmy o wiele lepiej zagrać, zdajemy sobie z tego sprawę. Będziemy mierzyć po prostu jak najwyższe cele na Roland Garros. Jeżeli zagramy według mnie na 100% swoich możliwości debla, to jesteśmy w stanie z każdym w juniorach. Myślę, że nie było jakoś najgorzej, no jakoś daliśmy radę. I z kolei Iga Świątek przyczyny porażki upatruje w zmęczeniu, ale wierzy w swoje umiejętności. 15-latka liczy na to, że szczyt formy przyjdzie na następny turniej wielkoszlemowy, czyli Roland Garros w Paryżu. Miałam problem mentalny. Rzadko kiedy mnie coś boli i teraz zaczęło boleć, jak nie potrafiłam sobie z tym poradzić. To nie była do końca wina też kontuzji, tylko po prostu mojego takiego samopoczucia na korcie. Powróciłam z Traragonu, miałam dzień przerwy i po prostu czułam się tak, jakbym zapomniała, jak się gra w tenisa. Warunki pogodowe też nie sprzyjały nam. W pierwszych dniach strasznie wiało i jeszcze w podróży strasznie trudno jest poczuć piłkę, więc wiatr też nam nie pomagał. Jeśli dwie 15-letnie polskie tenisistki są w finale takiej imprezy i jeszcze czują niedosyt, no to chyba nie pozostaje nam nic innego, tylko się cieszyć. Jak najbardziej, to jest świetny wynik, zresztą już nie pierwszy tej pary. Iga Świątek indywidualnie to już w ogóle na inny temat chyba rozmowa. Natomiast tu chyba trzeba powiedzieć faktycznie, no po pierwsze gratulacje ogromne za ten wynik. Niedosyt jest, ale myślę, że my nie możemy tego czuć z tej perspektywy kibica i obserwatora. Wiadomo, że dziewczyny chciały wygrać. No trzeba przyznać, że Iga grała przed właśnie Australian Open turniej Juniorski Grade 1 i ona go wygrała, więc to na pewno wpłynęło na to zmęczenie, o którym zresztą sama tutaj mówiła. Wielkie brawa, dajmy dziewczynom się rozwijać, nie wymuszajmy na nich niczego, żeby wygrywały kolejne turnieje, niech one sobie spokojnie idą tą drogą i będzie dobrze. Marcin, 15 lat to jeszcze jakieś 3 lata grania w turniejach wielkoszlemowych juniorskich. No 3 może nawet i za dużo. No, oczywiście ja nie będę porównywał do Martiny Hingis, która w wieku 15-16 lat zdobywała, znaczy osiągała niesamowite wyniki, czy wcześniej Moniki Seles. No to jest zupełnie... zdarza się raz na 10 lat, natomiast liczę, że dziewczyny przejdą dosyć szybko i płynnie bardzo dobrze do seniorskiej gry, tak samo jak zresztą 18-letni Kacper Żuk, który już powinien grać w turniejach seniorskich, jeżeli chce rzeczywiście robić karierę taką na miarę tych gwiazd, o których mówimy tutaj. Ja powiem tylko, że słyszałem Leszka Sidora, dyrektora sportowego Akademii Tenisowej Legii Warszawa, który był o dziwo, bo my jako kibice, dla mnie świetny rezultat, naprawdę kapitalny. Leszek tam obserwuje dziewczynę na bieżąco, mówi, że też czuje lekki niedosyt i że może nawet trochę więcej mogłyby ugrać, no czegoś zabrakło, ale miejmy nadzieję, że to się dalej będzie w tym kierunku rozwijało. Ja tylko jeszcze dodam, że jeżeli Lech Sidora tak mówi, że rzeczywiście jest jakiś niedosyt, no to chyba też świadczy o tym, że te dziewczyny po prostu mają ogromny potencjał do tego, żeby wygrywać najważniejsze turnieje. No właśnie, więc cieszmy się z osiągnięć młodych Polek, nie wywierajmy presji, a niech one czują niedosyt i zdobywają coraz więcej. Moimi Państwa gośćmi byli Mateusz Grabarczyk, Tenis Klub. Dziękuję bardzo. Oraz Marcin Nowak, Sport, Polskie Radio.pl. Dziękuję za wizytę w studiu. Uprzejmie. Państwu dziękuję już za uwagę. Filip Jastrzębski. Do usłyszenia. Informacje dnia w skrócie. Jest 21.30. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Krajowa Rada Sądownictwa oceniła projekt ustawy o KRS autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości jako niezgodny z konstytucją i prowadzący do upolitycznienia samorządu sędziowskiego. Resort Sprawiedliwości na razie nie komentuje tej oceny. Rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek powiedział, że większość sędziów głosowała za stanowiskiem Rady krytycznym wobec projektu. Wskazujemy na kilka zasadniczych zagadnień. Przede wszystkim w tym projekcie politycy mają mieć wpływ na obsadzanie stanowisk sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Zapisy projektu wygaszają konstytucyjne kadencje sędziów w Radzie, co oznacza zmianę zapisów konstytucji poprzez ustawę zwykłą, powiedział sędzia Waldemar Żurek. Dodał, że projekt ten wprowadza podział KRS na dwie izby, co jest rozwiązaniem również nieznanym w konstytucji. Pełniący obowiązki rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości Michał Woś powiedział informacyjnej agencji radiowej, że resort odniesie się oficjalnie do stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa jutro. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Jasiński zrezygnował ze stanowiska, informuje biuro prasowe resortu. Wiceminister Jasiński odpowiadał w ministerstwie za uszczelnienie systemu podatkowego. Informację potwierdził rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski. Technicznie minister Jasiński złożył dymisję na ręce premiera Morawieckiego, adresowaną do pani premier Szydło. Dymisja jest złożona z powodów osobistych. Wcześniej Wiesław Jasiński był generalnym inspektorem kontroli skarbowej oraz generalnym inspektorem informacji finansowej. Jest doktorem nauk prawnych od ponad 20 lat, związany z organami ścigania, w szczególności w obszarze zwalczania przestępczości finansowej. Pracował też w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. 6 osób usłyszało dotychczas zarzuty w związku z grudniowymi protestami przed Sejmem, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Michał Dziekański. Zarzuty są związane z zachowaniami demonstrujących m.in. wobec dziennikarzy relacjonujących protesty przed gmachem parlamentu. Zarzuty dotyczą przede wszystkim przestępstw związanych z naruszeniem artykułu 44 ustawy pierwszej prawa prasowego, czyli utrudniania wykonywania czynności dziennikarzom, a także przestępstw zniewagi z artykułu 216 paragraf 1a kodeksu karnego, w jednym przypadku także paragraf 2, ponieważ jednemu z podejrzanych zarzucono znieważenie za pomocą środków masowego przekazu, poinformował prokurator Dziekański. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Nowy rok wchodzimy pod znakiem wyboru. Drukarnie pracują na 3 zmiany. Tym razem jednak spod pracy wychodzą nieulotki. Komitet Wyborczy Bloku Demokratycznego zrezygnował z części przydzielonego mu papieru, przeznaczając go na druk zeszytów szkolnych. Dzieci bardzo się z tego cieszą. W programie Historia na Dziś witamy Państwa Tadeusz Pogórzański i pan dr Patryk Plesko z Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o wyborach w styczniu 1947 roku. Jest sytuacja taka, Polska jest w sytuacji bardzo trudnej, no? I wewnętrznej, i międzynarodowej. Półtora roku po zakończeniu wojny władze ustanowione przez Stalina trwa, coraz większy nasila się terror, a przeciwko któremu występują polscy żołnierze, których dzisiaj nazywamy wyklętymi, niezłomnymi. I w tym momencie władza, która będzie się nazywała ludową, postanawia przeprowadzić wybory. Takie pytanie, o co właściwie chodziło? No bo chyba nikt nie ma złudzeń, że Stalin po prostu podbił Polskę. I czy były mu potrzebne jakieś takie formalne uzasadnienia? Z punktu widzenia sytuacji międzynarodowej taka zabawa w wybory, jeśli tak można powiedzieć w cudzysłowie to słowo zabawa, było potrzebne, no bo to wynikało jeszcze z porozumień przyjętych, prawda, w Jałcie, później powiedzmy potwierdzonych w Poczdamie. No, potrzebna była taka legitymizacja tej władzy ludowej. No, był to wymóg tych porozumień jeszcze powojennych. Stąd też ten pomysł, żeby te wybory mimo wszystko przeprowadzić, ale no z założeniem, że i tak my te wybory musimy wygrać zgodnie z tą słynną maksymą Stalina, że nieważne kto głosuje, ale kto liczy głosy. Zobaczmy mimo wszystko, że to do tych wyborów dochodzi już jakiś czas po wojnie, to jest styczeń 47. W innych krajach tak zwanej demokracji ludowej, w niektórych przynajmniej, te wybory były wcześniej. Komuniści też patrzyli, że było ciężko przeprowadzić to w ich myśli, czy po ich myśli, stąd też w Polsce, jako kraju jednak dużym i no, antykomunistycznym w swoim ogóle, no, bardzo długo się zastanawiano, w jaki sposób to przeprowadzić. I te
też warto pamiętać, że zanim doszło do wyborów, no to było kilka miesięcy wcześniej referendum. To słynne referendum. O to też chciałem spytać właśnie. Jaka była potrzeba przeprowadzenia takiego referendum? Czy miałby być to taki test przed wyborami? Bo rzeczywiście w innych krajach te wybory były wcześniejsze. U nas tę formalizację, prawda, władzy komunistycznej rozłożono, można powiedzieć, na etapy. To był taki dłuższy marsz, ale czym było referendum tak zwane ludowe 1946 roku i jak je rozumieć w kontekście później tych wyborów styczniowych 1947? Zgodziłbym się, że był to test. Rzeczywiście komuniści chcieli przetestować i swoje możliwości, powiedzieć, takiej inżynierii społecznej, jaką są wybory społeczne, jak są wybory czy taki plebiscyt, prawda, czy, gdzie ludzie się wypowiadają, czyli jak to można odpowiednio skanalizować, ale myślę, że w tym 1946 roku władze chciały się też zorientować mimo wszystko, jakie są nastroje społeczne i to sito, które fałszerstw, jakie zaistnieje w styczniu 1947 roku, ono było troszeczkę jednak mniej gęste podczas referendum, no bo wydaje mi się, że komuniści chcieli zobaczyć jednak, gdzie jest największy opór, jak to sobie rozplanować. To był taki przedbieg, powiedzmy, czy przedbiegi przed właśnie przed wyborami. No właśnie, ale powiedzmy, co się okazało podczas tego referendum ludowego? Jaka to była skala poparcia? Czy oni rzeczywiście mogli być spokojni o to, że będą panami Polski, czy raczej była duża niepewność, prawda, i zagrożenie, że Polacy po prostu ich odrzucą? No już Stalin powiedział, że komunizm pasuje do Polski jak siodło do krowy, prawda? Z kolei Gomułka mówił, że gdyby jakby bez siły, prawda, w postaci wsparcia Armii Czerwonej, to komuniści 5 minut by nie rządzili w Polsce. Tak więc to przeświadczenie o tym oporze społecznym było silne, a referendum tylko to potwierdziło, no bo według szacunkowych danych, bo oficjalne zostały sfałszowane, no jednak zdecydowana większość Polaków odpowiedziała nie na to pierwsze testowe pytanie o likwidację Senatu, a chodziło tak naprawdę o to, że tam PSL, czyli ta największa partia opozycyjna wobec komunistów, chciała, żeby Polacy jakby zostali za Senatem, no po to, żeby właśnie przetestować, kto jaką ma siłę. Komuniści chcieli znieść ten Senat. PSL prosił o odpowiedź na nie, że nie jesteśmy za zniesieniem Senatu. No i rzeczywiście zdecydowana większość Polaków odpowiedziała nie i komuniści mogli doskonale się przekonać, że ich autentyczne poparcie społeczne w Polsce jest może nie minimalne, ale jednak bardzo niewielkie, pomimo tej całej propagandy, która już w czasie referendum została rozpętana, nadmuchana z użyciem naprawdę dziesiątek tysięcy agitatorów i cywilnych, i wojskowych, okazało się, że ludzie są jednak odporni na tą propagandę. Przypomnijmy w takim razie jeszcze może dwa pozostałe pytania, bo było pytanie o Senat, tak. Było pytanie o reformę rolną i o granicę na Odrze i Lysie. Oczywiście były różne też pomysły i stronnictw opozycyjnych, i Polskiego Podziemia Niepodległościowego. Fakt faktem, że rzeczywiście ten test dla komunistów wyszedł fatalnie. Oficjalne dane, czyli 80% mniej więcej poparcia, prawda, te sfałszowane, nijak się miały do rzeczywistości. Komuniści nie mieli tego poparcia i mamy teraz ten moment, na którym się musimy skupić, czyli właśnie styczeń 1947 roku. Proszę powiedzieć, bo to o słabości tych, którzy te wybory przygotowywali, świadczy też fakt, że tak zresztą jak przy referendum 1946 roku, że nawet nie byli w stanie sami tych plebiscytów sfałszować. Specjalną ekipę z Moskwy tutaj zaprosili. Zresztą, jak trwoga to do Moskwy. Jak trwoga to do Moskwy. Zresztą człowiek, który stał na czele, tak to znamienne chyba imię, szczególnie nazwisko, Aaron Pałkin, prawda? Tak, tak. Pałkin właśnie od sprowadzania tutaj raczej represji, prawda? To był spec od fałszowania dokumentów i on właśnie i referendum czerwcowe 46 i wybory styczniowe 47 sfałszował, ale pytanie jest takie,
jaka to była skala, jakie metody zastosowano, żeby raz no, przygotować się do tych, prawda, wyborów, a dwa już co robiono w trakcie, bo na ogół tego nie wiemy, prawda, mówimy a sfałszowane wybory, ale jak to wyglądało konkretnie przed i w trakcie? Ja bym tutaj jakby to dwutorowo przeprowadził. Z jednej strony są takie oficjalne naciski na głosujących, które mają, no, które wypaczają wynik wyborów, czyli to nawoływanie, żeby głosować jawnie, żeby głosować grupowo, żeby jawnie oddawać sobie ulicami, zakładami pracy, prawda, głosy na tą trójkę, czyli blok demokratyczny, czyli ten blok partii prokomunistycznych. Przypomnijmy, kto to był, bo oczywiście PPR i jakie tam jeszcze wchodziły? No przede wszystkim PPS i SL, czyli Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe, przy czym jest dość ciekawe, to też wychodzi z materiałów władz czy partyjnych, między PPS a PPR-em no, istniały spore dość niesnaski, wręcz PPS czuła się silniejsza jeszcze w tym momencie niż nawet PPR i tam dochodziło do różnych takich dość kłopotliwych dla komunistów sytuacji. No ale ogólnie one tworzyły rzeczywiście te partie koncesjonowane, prawda, powiedzmy prorządowe, blok demokratyczny, zresztą komuniści proponowali również PSL-owi, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, Mikołajczykowskiemu wstąpienie do tego bloku, ale na takich zasadach, które zupełnie nie odzwierciedlały realnego znaczenia tej partii, dlatego Mikołajczyk odmówił. No właśnie, tutaj chyba też ważna jest propaganda, ważne jest słownictwo. Warto zauważyć, że komuniści chcieli i ostatecznie objęli władzę, mówiąc o wolności, demokracji, pokoju. To przypomina też właściwie całe dzieje PRL-u, a dzisiaj nie, też tak, prawda, są takie, możemy wyłapać takie elementy potrzeby, że pod szyldami demokracji niekoniecznie demokratyczne siły, prawda, działają. Natomiast chyba warto się na moment zatrzymać przy PSL-u, bo to jest partia, która jako jedyna może dać odpór, prawda, może być tą alternatywą dla tego tak zwanego bloku stronnic demokratycznych, właśnie podporządkowanych komunistom. Dlaczego tak się stało? Prawda? Tutaj oczywiście ważną rolę odgrywa Mikołajczyk. Dlaczego PSL wyrósł na takiego przedstawiciela właśnie Polaków, tych, którzy nie chcą mieć okupacji sowieckiej? No można powiedzieć, że dlatego, że nie było nikogo innego. PSL była właściwie jedyną znaczącą partią polityczną, formacją polityczną, która mogła no, oficjalnie funkcjonować, już była bardzo mocno szykanowana, może do tego jeszcze wrócimy, no przez to właśnie, że Mikołajczyk podjął tą kontrowersyjną, bardzo krytykowaną zresztą na emigracji decyzję o powrocie do Polski w myśl tych porozumień Wielkiej Trójki, no i PSL urósł na jedyną alternatywę polityczną. No oczywiście mamy jeszcze alternatywę niepolityczną w postaci chociażby walczących, prawda, leśnych partyzantów, natomiast no, w takiej scenie politycznej szeroko rozumianej, no ten PSL no, stał się tym symbolem niezależności. Co ciekawe, też jak sobie popatrzymy na materiały partyjne czy ubeckie, największym poparciem PSL cieszył się nie wśród chłopów, czy nie tylko wśród chłopów, chociaż to było teoretycznie stronnictwo właśnie ludowe, ale wśród inteligencji, studentów, no bo doskonale rozumiano, że to jest coś więcej niż tylko PSL, to jest coś więcej niż partia ludowa, ale właśnie jedyna realna alternatywa wobec władzy komunistycznej. Czyli tylko im, możemy powiedzieć, pozwolono działać. Oni tak się jeszcze uchowali, prawda? I to była nadzieja Polaków właśnie na przeprowadzenie tych obiecanych w Jałcie wolnych demokratycznych wyborów. Zresztą no, do tego momentu faktycznie miało walczyć podziemie zbrojne, prawda? Właśnie do wyborów, które jednak wielu Polaków traktowało poważnie. Była, jak sądzę, no przynajmniej tak te pragnienia takie, żeby właśnie swoich reprezentantów wyłonić, prawdziwych polskich. No niestety to wszystko wzięło w łeb, ale ja bym wrócił właśnie do tych metod. Tak, tak. Co robiono, żeby, co komuniści robili, żeby przygotować grunt pod swoją wygraną. Jak wyglądała ta walka wyborcza? Tylko jeszcze to ad vocem do tego jednego zdania. Moim zdaniem po referendum już te iluzje zaczęły jednak pryskać, no bo było wiadomo, że to referendum zostało sfałszowane, ale gdzieś te nadzieje się odsiedliły. Tutaj bym się zgodził. Być może właśnie tak jedno, ludzie chcieli się nawet coś wierzyć, mieć jakąś nadzieję, no mimo tego, że były one, jak się okazało, dość szybko płonne. Natomiast wracając do tych właśnie metod, to
to już pokrótce powiedzieliśmy o tej, powiedzmy, metodzie no, jawnej, jeśli tak można powiedzieć, czyli tym nacisku na tym, żeby ludzie głosowali jawnie za tym numerem 3, za tym blokiem demokratycznym. Zresztą tam stosowano takie metody mocnego szantażu, nie tylko właśnie agitatorzy namawiali do tego, żeby iść razem głosować, ale przed lokalami wyborczymi stali prawda, wojskowi albo ubecy, no i jakby sprawdzali, kto jaki głos wrzuca, no bo taki element bardzo silnego nacisku. Ale przypomnijmy, że jeszcze wcześniej, prawda, przed całym aktem wyborczym mieliśmy po prostu czystkę w PSL-u, prawda? Wiele osób zostało zastraszonych, a wiele nawet aresztowanych, czy nawet zamordowanych, prawda? Tak. Więc to była bardzo, bardzo poważna rozgrywka, terror na szeroką skalę, szereg list, prawda, zresztą też unieważniano, prawda? Zarzucając PSL-owcą współpracę z bandami reakcyjnego podziemia, co miało ich, prawda, ośmieszyć. Także propaganda, ale też właśnie akty agresji. A jak było już w samym momencie głosowania, bo tutaj też skala fałszerstw jest wielka, ale też metody zastosowano bardzo różne. Tak, słusznie było stwierdzone, że były to metody jawne i niejawne, jak najbardziej, to jest właśnie ta dwutorowość, natomiast w samym momencie głosowania to często sprowadzało się, można powiedzieć, do wręcz instrukcji takich matematycznych, gdzie wysyłano poszczególnym komisjom obwodowym wręcz ciągi liczb, jak należy tutaj te głosy wyliczyć tak, żeby było dobrze, jeśli tak można powiedzieć. Tak formalne podkomisje wojskowe, można powiedzieć, zupełnie nielegalne z punktu widzenia jakby całego tego mechanizmu wyborczego, czuwały nad tym. Pamiętajmy też, że dbano o odpowiedni skład komisji wyborczych, starając się o to, żeby mężowie zaufania PSL-u albo w ogóle nie uczestniczyli, albo byli odsunięci. No, robiono zupełne cyrki samą urną wyborczymi, samymi kartkami wyborczymi. Często było tak, że były konkretne instrukcje, gdzie z jakiego obwodu wyborczego ma być jaki wynik. Czyli już przed samym głosowaniem było to wszystko wyreżyserowane i jakby członkowie komisji wyborczych mieli tylko jakby dostosować się do tego scenariusza przez odpowiednią manipulację kartami, skreśleniami, nieskreśleniami. To były dość rzeczywiście precyzyjne, takie wręcz powiedziałbym matematyczne właśnie wyliczenia. Na wzór sowiecki dodajmy, prawda? No to właśnie Pałkin tutaj to właśnie Pałkin swoje zrobił, ale wielka była też rola służb specjalnych, prawda? Tutaj poproszono o pomoc milicję, UB, KBW, ale też tak zwane ludowe wojsko i wiemy, że taką rolę właśnie osoby, która zabezpieczała i referendum, i później wybory, był również Wojciech Jaruzelski, Piotrkowie Trybunalski. Warto pamiętać też, śledząc karierę tego komunistycznego zbrodniarza. Także rzeczywiście wielkie siły rzucono, prawda, na to, żeby utrudnić maksymalnie przeprowadzenie wyborów, ale wynik był z góry wiadomy, mieli wygrać komuniści, prawda, ten właśnie blok demokratyczny i według oficjalnych danych około 80%, trochę ponad, prawda, ten blok zdobył, PSL 10%. Proszę powiedzieć, czy my możemy, badając historię dzisiaj, powiedzieć, jakie były wyniki realne, czy jeszcze wiele jest do odkrycia w tej kwestii? Jest wiele do odkrycia, tylko nie wiem, czy w Polsce akurat to te dokumenty mogą się znaleźć. No, komuniści uczyli się na własnych błędach, można powiedzieć, czy zdobywali doświadczenie. Jeśli chodzi o referendum, to tamte wyniki mniej więcej możemy odtworzyć, na przykład profesor Paczkowski te liczby przetaczał i tam możemy w miarę precyzyjnie odpowiedzieć, jaka była skala oszustw. Jeśli chodzi o wybory ze stycznia 1947 roku, no trudno tutaj o pewniki. Mikołajczyk i PSL twierdziło, że no mniej więcej 65, może nawet 70% tak naprawdę głosowało na PSL. Mimo wszystko wydaje się, że są to wyniki zawyżone. Badacze przyjmują tak najostrożniej, że być może około 50% zostało oddanych na PSL, co oznaczało pewien spadek jakby wpływów PSL w stosunku do referendum, no ale biorąc pod uwagę no, całość tej machiny propagandowej, ale też terroru rozpętanego wokół tych wyborów, nadal pokazywało siłę Polskiego Stronnictwa Ludowego, no i mniej więcej ta połowa, no to jest takie przybliżenie troszeczkę intuicyjne, ale moim zdaniem gdzieś to może oddawać realia. No na pewno 80% nie zagłosowało na komunistów, choć trzeba też pamiętać, że jednak po tych wyborach no nie było wielu protestów, znaczy ludzie po prostu zobaczyli, że no to nie ma za bardzo możliwości tutaj działania, no skala, no każdy mniej więcej widział, jak głosuje, no jak zobaczył wyniki wyborów, no to widział, na czym
na czym to polega. Właśnie, nawet takie powiedzonko krążyło, że wybory to taka szkatułka, wchodzi Mikołajczyk, wychodzi Gomułka, prawda? Mikołajczyk, czyli właśnie szef PSL-u, tak. Były premier na uchodźstwie, dodajmy, prawda? Który właśnie wrócił do kraju. No Gomułka, jeden z kluczowych komunistów, chyba niesłusznie nazywany liberałem, bo też był zbrodniarzem podobnym do Bieruta. Natomiast z naszej rozmowy taki obraz się pojawia, prawda, że te wybory w styczniu 1947 roku to jest jednak moment bardzo ważny, jeśli nie przełomowy, bo jest to zapewne usankcjonowanie władzy komunistów. I podstawy ich rządzenia wcześniejsze były bardzo iluzoryczne, była to de facto wola Stalina. Natomiast teraz dzięki tym wyborom, oficjalnie jawnym, demokratycznym, oni po prostu przejęli tę władzę. Czy możemy powiedzieć, że ten styczeń 1947 roku to jest ostateczny koniec II Rzeczpospolitej? W takim sensie, że komuniści właśnie tutaj sami obejmują stanowiska, dobijając też istniejące jeszcze partie polityczne, przede wszystkim PSL. Czy to jest taka cezura? Myślę, że tak. Myślę, że można tak powiedzieć, bo rzeczywiście ta farsa wyborcza mimo wszystko, czy to wielkie oszustwo wyborcze, jednak usankcjonowało tę władzę, chociaż wywołało krytykę na Zachodzie, o tym też pamiętajmy, bo byli obserwatorzy tych wyborów, oni oczywiście byli jakby kierowani, troszeczkę potiomkinowskie wioski pokazywano, ale mimo wszystko większość z nich twierdziła, że rzeczywiście to nie dotrzymano tych zobowiązań przyjętych jeszcze w Jałcie, choć z drugiej strony na przykład dotarłem do takiego dokumentu jednego z propagandistów, który twierdził, że brytyjscy dziennikarze wręcz głosowali zamiast Polaków, czy rozrzucali urodki PSL-owskie, tak więc ta psychoza jakby może strachu czy nieufności istniała. Pojawiały się głosy krytyczne, artykuły krytyczne na Zachodzie, ale oprócz tej krytyki, takiego może zdawkowego oburzenia, przyjęto po prostu do wiadomości, że komuniści usankcjonowali swoją władzę i w tym znaczeniu rzeczywiście wybory ze stycznia 1947 roku stanowią ważną cezurę w instalacji komunizmu na ziemiach polskich. Czyli możemy powiedzieć, że jest to taki moment, który rozpoczyna już formalne rządy komunistów, rządy, i to chyba warto podkreślić, rządy nielegalne. Ja często używam takiego określenia, takiej prawda, publicystycznego zwrotu, że komuna rządziła Polską właśnie w sposób uzurpatorski. Była to władza narzucona, nielegalna, której Polacy nigdy nie wybrali. I tak było w latach 44-89, przez cały czas, bo nigdy komuniści nie stanęli, prawda, w szranki wyborcze. Nigdy swojej władzy nie potwierdzili, prawda, aktem wyborczym. Czy rzeczywiście taka teza jest uprawniona, że była to po prostu władza nielegalna? To można się zastanawiać nad definicją. Radio Tomczyte, proszę być z nami, pozostać. Proszę z nami pozostać. Faktura 530. Faktura 530 168 320 117 17 438 Thank you.
wymienił karę śmierci na wykonanie. Marcina zesłano na Gry, gdzie płonął w roku 655. Odszedł za mąż. Stwierdził, że nie pogodzi się z wyglądem cesarskim, a z obawiam przed kolejnymi represjami. Szybko wybrano nowego papieża, wiekowego, ustępnego Eugeniusza I. Nie zamierzał przeciwstawiać się cesarzowi. Marcina ogłoszono później w leczenie, ale był to dowód, że cesarz może narzucić papiestwu swoją wolę. Zakon i wschód oddalały się od siebie. To ironia, że przepaść się pogłębiła, kiedy w roku 670 w Rzymie na tronie papieskim zasiadało kolejno kilku krajów. Byli ortodoksyjnymi katolikami. Zaszczepili w kościele większą nienawiść do herezji. Pod już prawdę różnica się nasilała. Obu światów nie udało się już pogodzić, kiedy wybuchło swobodną ikonę. Islam ściągał na chrześcijaństwo jedno nieszczęście po drugim, a teologowie i władcy Bizancjum coraz bardziej wątpili w prawo wchodzenia w polskim Islam. Kiedy został cesarzem w roku 717, przypuścił zawzięty atak na świętą Gazę. Początek tej walki zbiegł się ze straszliwym wybuchem wulkanu na Morzu Egejskim. Kłęby dymu i popiołu zastuły niebo nad Konstantynopolem, kiedy niszczono pierwszą Gazę. Boże. Zesłał w Lubrzeszczą, a sam koronował się z
Thank you.
zdania władzy, miał więc taką postać. Trzeci, jako cesarz ojciec, koronuje swojego syna jako osobienie władzy wykonawczej. Przegrywał ofiary pielgrzymów, zawinił latera harem,
nagradzał ladacznicę złotymi kibichami i przed ołtarzem głównym znosił toast na cześć diabła. Zmarł w wieku 27 lat na zawał, podobno w łożu mężatki. Tak zwany okres pornokracji był największym upadkiem papiestwa. Od tej pory mogło być tylko lepiej. To są najczęściej dzieci, w średnim wieku, czy młodzież? Ale w X wieku było zarzewiem odrodzenia.
No, Claire to nigdy nie żył zgodnie z tym wszystkim. Claire? Skąd? Starzysta, który produkuje kontent. Zobacz, on z definicji nie sprawdza różnych rzeczy, wrzuca i nad sobą nie ma kogoś, kto by mu dał po łapach i powiedział, że tak nie można. I ten problem starzysty dotyka bardzo poważne media. No, ostatnio mieliśmy przykład z BBC, tak? Kiedyś mówiliśmy o standardach BBC. A ostatnio to w wydaniu internetowym ukazało się takie kuriozalne stwierdzenie, że coś się działo w Niemczech okupowanych przez nazistów. No i to już rzeczywiście chyba dalej pójść nie można i nawet próbowałam rekonstruować, jakimi kategoriami myślała ta osoba, która produkowała taką brednię. No i jestem przekonana, że to był starzysta, starzystka. Ale to często wynika po prostu już z niewiedzy, z kompletnego niedouczenia i już leństwa nawet się już nie chcę czasami w Google'ach sprawdzać. Mam wrażenie, wszystko idzie szybko. Jeżeli podajemy przykłady, to ja niedawno taką zabawną sytuację mieliśmy, że jeden z posłów popełnił zabawną pomyłkę, ale mnie to bardzo rozśmieszyło. Kiedy powiedział, że Trzej Królowie to Kasper Mewewiowi, tak. Nie, to w sumie, bo to jest, nie, to jest jakieś freudowskie. Czasami tak mówimy, że Kowalski jest kretynem, chociaż mieliśmy na myśli Kwiatkowskiego. Coś takiego może być. No ale dziennikarz na jednym z portali, nie będę tutaj mówił, zrobił z tego materiał taki skandalizujący. Poseł nie zna Starego i Nowego Testamentu. Gdyby wiedział, to by czytał Stary i Nowy Testament, to by wiedział, że Kacper, Melchior i Baltazar są królami i tak dalej. Czyli po prostu wykazał przed tym dziennikarz niewiedzę, bo nie wie, że w Piśmie Świętym w ogóle nie ma imion Kacper, Melchior i Baltazar. W ogóle, a już na pewno nie w Starym Testamencie, że to jest, te imiona są tradycji chrześcijańskiej, a nie z Pisma Świętego. Wiedziałby również, że tam nie jest mowa o trzech, bo dokładnie nie wiemy, ile było tych królów. Czy trzech. Tego, po prostu, natomiast to była taka pryncypialna krytyka. I to zawsze wynika po prostu z niewiedzy. To jest coś takiego. Drugi przykład. To już było parę lat temu, dziennikarka w pewnym programie informacyjnym pewnej telewizji miała reportaż z Odessy i pokazała synagogę i komentarz był taki, że rabin odprawia mszę świętą. To przecież nie było z jakiejś złej woli, tylko kompletnej niewiedzy i że jej nie chciało się jej zadzwonić może do jakiegoś specjalisty, księdza czy kogoś, który by jej powiedział, że jednak rabin nie odprawia mszy świętej. To takie są błędy często, które nie są kłamstwami, tylko są przejawem
dyletanctwa, które się szerzy okropnie w tych Ale proszę księdza, ksiądz jest dzisiaj wielce łaskaw. Ja uważam, że w tym wywiadzie, do którego właśnie mam nadzieję teraz skręcimy z panem Tomaszem Witkowskim, redaktor Michał Pociński odnotowuje, zresztą wchodzi też w interakcję, odnotowuje takie przypadki kłamstw niewinnych i paru innych gatunków może nam pan przypomnieć. Znaczy właśnie, bo zaczęliśmy od, i to pani redaktor powiedziała, żebyśmy skupili się na tych kłamstwach świadomych, czyli manipulacyjnych, destrukcyjnych, kiedy chcemy komuś zaszkodzić albo kiedy chcemy coś dla siebie ugrać, ale zacznijmy od tego, że nie byłoby w ogóle takiego pojęcia jak antropologia kłamstwa, gdyby kłamstwo nie było naturalnym czynnikiem naszej, naturalną częścią każdej naszej kultury, nie tylko polskiej, a tutaj bardzo słusznie, myślę, zauważył dr Witkowski, że w kulturze polskiej to nie ma oczywiście nic w tym złego, że istnieje to kłamstwo, bo ono istnieje wszędzie, ale w kulturze polskiej ono odgrywa pewną naprawdę ważną rolę, czyli jako, że jesteśmy gościnni, że jesteśmy tacy bardzo towarzyscy i chcemy utrzymywać, szczególnie w tej ludowej kulturze wiejskiej, jak najlepsze kontakty ze swoimi sąsiadami, to kłamstwo po prostu jest kłamstwem grzecznościowym i ono zawsze było. A kurtuazyjne kłamstwo to jest co innego. No ja tak, wolałam... ale jest ta grzeczność w Polsce.